pomysł taki się zrodził z racji tego, że ostatni okres w moim życiu był dość trudny dla mnie i był przeplatany szpitalem, więc też dlatego postanowiliśmy podejść do tego z uśmiechem i pewien okres podsumować, zakończyć, wziąć wypis, jak ja to mówię, ostatni w moim życiu i do tego szpitala już nie wracać, więc dlatego tak trochę z uśmiechem zakończamy ten sezon i co, już nie obracam się, nie patrzę w tył, tylko myślimy o tym, żeby już na spokojnie przygotować się do tego nowego sezonu i już po prostu się nie wywracać. Wszystkie rany się zagoiły, blizny zabliźniły, więc już tematu kontuzji, jeśli chodzi o mnie, nie ma. Pełną energię już skupiam na przygotowaniach, motocykle złożyłem, więc mam spokojną głowę, mogę poświęcić pełną energię na to, żeby dobrze, po prostu kondycyjnie wszystko dopiąć na ostatni guzik. Chciałbym z tego miejsca również podziękować bydgoskim kibicom, którzy wspierali mnie przez ostatnie półtora roku, którzy naprawdę przeżywali ten powrót mój na tor razem ze mną i to było naprawdę mega fajne przeżycie dla mnie, że mogłem w otoczeniu takich ludzi to zrobić. Teraz jestem w Rybniku, piszę nowy rozdział. Widzę, jaki jest odbiór kibiców, bardzo przyjemny i jak kibice po prostu przyjęli mnie, jak gdzieś ta informacja się pojawiła, więc z dobrą myślą, że tak powiem, idę do Rybnika i mam nadzieję, że dużo radości rybnickim kibicom będę mógł dać, a w Bydgoszczy pewnie jeszcze niejednokrotnie się zobaczymy, jak nie na meczu, to tak czy inaczej mam dużo znajomych, przyjaciół tutaj, których pewnie będę odwiedzał, to pewnie okazja będzie i zawsze z uśmiechem będę mógł gdzieś tam się z bydgoskimi kibicami przypadkiem spotkać. Cieszę się, że każdy podchodzi z pełnym szacunkiem i z pełnym zaangażowaniem do tych moich podsumowań i się dobrze bawi, bo to jest najważniejsze, żeby ten sezon raz, że porozmawiać trochę o tym, co było, ale najważniejsze jest o tym porozmawiać i przejść dalej, nie rozdrapywać tego. Cieszę się, że właśnie ta moja tutaj, te moje grono ludzi, które często na tych przygotowaniach właśnie bywa, potrafi właśnie znaleźć ten luz i się fajnie bawić po prostu.